Ja tam się cieszę, że będziemy mieli księdza w rodzinie. Słusznie. Ja już nie mam powodów do życia, a najlepiej to by było, jakbym zniknął z tego świata. Swoją drogą fajny kontrast. Mamusia pokazuje zdjęcie synka i tak się chwali. No nasz synek będzie księdzem, jak to wspaniale, cała wioska zazdrości. Na co reakcja syna? Ja nie mam po co żyć, ja chcę umrzeć. Hej wszystkim, nazywam się Adam Naruciak Zimmerman. I witam was w kolejnym odcinku Ciumka i Loczki. Gotuje! Alina i Dariusz Roszkowscy, właściciele znanej w mieście kwiaciarni, świętują wraz z przyjaciółmi swoją 25. rocznicę ślubu. Ja pamiętam, jak Robert zaczynał chodzić, tośmy za nim nadążyć nie mogli, prawda? Wszystko zrzucał z półek, biegał jak szalony, no i styd, diabeł chwilony, mówię wam. No mówię wam, on był taki energiczny dzieciak. Wchodziliśmy do jakiegokolwiek supermarketu, to on nam spierniczał na drugi koniec i nie mogliśmy go nigdy znaleźć. Więc raz czy dwa się zdenerwowaliśmy, wzięliśmy jakieś inne dziecko zamiast niego. I od tego czasu nie widzieliśmy naszego syna. Zobaczcie, co z niego wyrosło. Ty się weź lepiej jedzeniem zajmij, a nie narzekasz, prawda? Polej to, bo spalisz. No właśnie. No, ja tam nie narzekam, ale o wnuczkach to sobie tylko już mogę pomarzyć. Darek nie potrafił się pogodzić z wyborem Roberta. A, rozumiem, bo ten pan jest zły, że ich dziecko, ich syn Robert podjął jakąś tam złą decyzję życiową i przez to nie będą mieli wnuków. Kim chce Robert zostać? A, youtuberem. My to samotni jesteśmy! Ja tam się cieszę, że będziemy mieli księdza w rodzinie. Słusznie. Chwila, ja wiem, że to tylko paradokument, to się nie dzieje naprawdę i w ogóle, ale panie, który pan się zajmuje grillem, dałoby może radę mi tak podrzucić karkóweczkę z tego grilla? Zjadłbym. Zawsze to taniej nas widział, są to chrzciny, śluby, no i pogrzeby, nie? Aj, weź już przestań. No jak wiadomo, u nas na wsi księża to najlepsza partia i dziewczyny po prostu się zabijają o nich. A ile mu zostało jeszcze tego seniorium? 3 lata ma za sobą. To jeszcze 3. 3 lata, o 3 za dużo. Ale często przyjeżdża do domu. No wiesz, teraz to już nie tak często. Kiedyś przyjeżdżał w każdy weekend. No teraz jest zajęty. Zajęty jest, poluje na dzieci. To ja muszę sobie przypominać, że to nie jest mój kanał, ja nie mogę takich żartów rzucać. A jeżeli chcecie usłyszeć ten żart, to wejdź na mój kanał Lakarnum, Lakarnum super kanał. Będziemy jeść, rozkładamy. Tak jest, rozkładamy. Zapraszałaś jeszcze kogoś? Nie, no bo kogo niby? Weź popilny. Nie wiem. Czekaj, pójdę z tobą. Nigdy nie ukrywałem, że zabolało mnie, jak Robert powiedział, że chce zostać księdzem. Hej, to i tak dużo lepiej niż TikTokerem. Na TikToku zarobić się nie da na przykład, a ksiądz taki to przecież to... Połowa księży w Polsce są milionerzy jacyś. Wyobrażam sobie, że ja na tym odcinku mam jakiś taki limit żartów z kościoła i z księży, którego nie mogę przekroczyć, więc... Na razie się uspokoję z tymi żartami, dobra? Na chwilę chociaż. Robert! Cudownie, synku, że przyjechałeś, kochany mój! Darek, Boże! On jest ranny! Synku, co ci jest? Zrób coś, widzisz w jakim jest stanie. O, Wasiole, mnie dajcie mi moją torbę. Ty jesteś pijany. O, Boże, ty krwawisz, kto ci to zrobił? Tylko z nosa. Mama krew Chrystusa. Jaki wstyd. No, no moja wina. Boże, moja przestań. Wina. Moja wina. Nie wiedziałem, co mam o tym myśleć. Było mi wstyd przed znajomymi. Plus jeden, odkąd jestem youtuberem, moi znajomi się ze mną nie pokazują. Dopiero teraz może to zauważam, ale tak naprawdę zawód księdza i zawód youtubera są bardzo podobne. Zabawiam ludzi, chodzę pijany, czasami ktoś mnie na ulicy pobije, zarabiam dużo pieniędzy na tym, nie mam kobiety. Ksiądz i youtuber to jest ten sam zawód normalnie. Synku, co się stało? Zostaw go, nie dogadasz się z nim dzisiaj. Halo, mówię do ciebie. Naprawdę nie wiem, co ten Robert wypił albo zjadł, ale poproszę to samo. Ja już nie mam powodów do życia, a najlepiej to by było, jakbym w ogóle zniknął z tego świata. Chryste, synku, co ty mówisz? Nie wzywaj imienia Pana Boga, twego... No. Coś we mnie pękło.
jak usłyszałam, że Robert nie ma po co żyć. Dla matki to jest coś najgorszego, co może usłyszeć od dziecka. Całą noc siedziałam pod jego drzwiami i się martwiłam. Pani Alina się martwiła, a Robert odnalazł Boga. Dobra. Mamo, tato, czekajcie. Jak ty wyglądasz, synu? Wiem, przepraszam was za wczoraj. Wiem, że przyniosłem wam wstydu. Dobrze, to już nieważne, ale powiedz, co się stało. No, śmiertelnie nas przestraszyłeś. Z kim się pobiłeś? Z nikim. Zostałem napadnięty. Jak to, nie zgłosiłeś tego na policję? To trzeba natychmiast zgłosić. Mama, a słyszałaś o nadstawieniu drugiego policzka? A co tobie w ogóle, dziecko, przyszło do głowy, żeby się tak spić? Na litość boską, przecież ty ledwo oddychałeś. Wypiłem z Marcinem dwa piwa. No kłamał jak proboszcz z ambony. Dobre, tematyczne porównanie. Szanuję za to, szanuję. Musieli mieć jakiś powód, żeby cię zaczepić. No mów, ilu ich było? Jeden, ale o co ci chodzi? Tata, ty mnie wychowałeś na prawdziwego męskiego mężczyznę. Jakby to byli faceci, którzy mnie pobili, to bym sobie poradził. Ale ich było 15. I to nie byli ludzie. To były węże. Noże miały w pyskach. A niektóre pistolety nawet! W trakcie drogi do kwiaciarni małżeństwo nadal nie może dojść do porozumienia w sprawie zachowania syna. Wcale na niego nie nakrzyczałem! Chociaż może powinienem. Mariola, wcale na niego nie nakrzyczałem! Ja nigdy nie krzyczę! Jak nie umiesz z tym żyć, to jest twoja sprawa. Ale jego zostaw w spokoju, nie dręcz go! Widziałeś, co on wczoraj wykrzykiwał? Szatan chuj, Legia królem Polski, au, au, au! Alina poprosiła męża o zrobienie zakupów w cukierni, znajdującej się niedaleko ich kwiaciarni. Co tu się dzieje? Pójdź go zraniu! Nic nie jest? Nie, nic mi nie jest, nie. Akurat musiał zjawić się tu mój ojciec. Akurat gdy byłem zajęty ważnymi rzeczami, dostawaniem w ryja, musiał tata przyjść i wszystko zepsuć. Chodź, tata, musimy iść, bo mama czeka. Ty jesteś znowu pijany, do cholery, co się z tobą dzieje? Wiesz, mam tego serdecznie dosyć. Jeżeli nie chcesz mnie oglądać, to mi to powiedz. A wy, jeżeli nie chcecie oglądać więcej Naruciaka, chodźcie do mnie na mój kanał. Mój kanał jest wspaniały. Adam już mnie nigdy nie zaprosi. Ty, gdzie ty idziesz? Stój, mieliśmy razem iść na obiad. Straciłem apetyt. Synek, no obiadku z nami nie zjadłeś, to ja ci przyniosłam owocki, to sobie owocek może zjedz, co? Mamuś, co to za owocki? Kiwi, pomarańcza, ale mama, ty wiesz, że ja jem tylko owoc męki pańskiej. Pół godziny później Darek umówił się z przyjacielem syna, który, tak jak Robert, jest studentem seminarium duchownego. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, nie prosiłbym cię o spotkanie, no gdyby sprawa nie była ważna. Rozumiem, postaram się pomóc, jeśli będę potrafił. Ale domyślasz się, że chodzi o Roberta? Tak, domyślam się, ale podobnie jak inni uważam, że nie powinienem wpływać na jego decyzję. Czyli wiesz, o co chodzi? Wiesz co, bo byliście wczoraj na piwie, a potem ktoś pobił Roberta. Na jakim piwie? Nie rozumiem. Na jakim piwie, proszę pana? Nie rozumiem. No na piwie byłeś z Robertem wczoraj. Nie no, proszę pana, jakim piwie? Ja piwa nie piję. Jedyna rzecz, jaką się upijam, to miłość Chrystusa. Wilkat, zaraz, to jakaś pomyłka. Nie miałem kontaktu z Robertem od ponad miesiąca, odkąd zrezygnował z seminarium. Co? Po cichu liczyłem na to, że taki będzie finał. On wygląda takiego załamanego, takie: co, Robert zrezygnował? Po czym nagle jest następna scena, jak on mówi do kamery: tak! Tak! Chciałem krzyczeć ze szczęścia, ale gdy tylko pomyślałem, jak ciężko zniesie to Alina. Alinie nie powiemy, dobra? Ja zachowam tajemnicę, pan zachowa tajemnicę, Robert zachowa tajemnicę, ona się nigdy nie musi dowiedzieć. Darek poinformował żonę o swoich ustaleniach. Kobiecie trudno jest pogodzić się z decyzją syna. Poprosiła o wsparcie swoją przyjaciółkę, Marię. Jak on mógł nam to zrobić? Pochwaliłam się na całej wsi, że będziemy mieli księdza w rodzinie. Najważniejsze, żeby był szczęśliwy. No, sama tak mówiłaś. Widzę, że się cieszysz. A co, mam do cholery płakać? Ale umówmy się, ten pan tata aktorem zbyt dobrym nie jest, tak? No Alinka, nie martw się. No zdarza się tak. Naprawdę, ja też jestem bardzo smutny. Ja też, Alinka, jestem smutny. Dydny. Przepraszam cię. Ale wiesz, o co mi chodzi.
Słuchaj, gdyby on czuł, że się do tego nadaje, to by został. No jeśli zrezygnował, to może i dobrze zrobił, nie oszukiwał sam siebie. Pal licho, że jest youtuberem, już to olać. Ale co gorsza, zaczął sprzedawać mystery boxy, które sam stworzył i potem się chwali, że w nich wygrywa iPhony. Robert wciąż nie wrócił do domu i nie odbiera telefonu. Alina cały czas próbuje się z nim skontaktować. Może teraz ty spróbuj? Jutro z nim porozmawiamy. A jeśli mu się coś stało? To problem z głowy. Po nieprzespanej nocy kobieta nie może skupić się na pracy. Bardzo niepokoi ją brak kontaktu z synem. Jeżeli za godzinę nie da znaku życia, jadę na policję. Nic mu nie jest. Był w nocy w domu, uspokój się. Kto? No Robert był w nocy w domu, to znaczy był w garażu. Widziałem go przez okno. I nic mi nie powiedziałeś, co ty nienormalny jesteś? No a co ci miałem mówić? Wszedł z jakąś torbą i wyszedł bez tej torby. Prawdę, dlaczego to przede mną ukryłeś? Wszystko w porządku, pani Alinko? Tak, przepraszam, pani Kasiu. Nie chciałem cię martwić. Myślałem, że rano wróci i z nami porozmawia. A teraz to się sam zaczynam już denerwować. Dzwonię na policję. No i co ty im powiesz? Że twój syn uciekł z seminarium, że wyuczy się po barach i że na noce nie wraca do domu? A nie policja, mój syn ma 20 lat, chodzi po barach, imprezuje i się generalnie dobrze bawi. No, okej, rozumiem. I co z tego? Po powrocie do domu Alina wraz z Darkiem przeszukują pokój syna. O, wiesz co? Zobacz, co w środku jest, ja pójdę sprawdzę szafę. Nic tu takiego nie ma. O matko. Co? Teraz to wszystko jasne, chłopak się zakochał. Buongiorno. Grzebiecie w moich rzeczach? Byłem naprawdę przestraszony. Dzięki Bogu miałem 2 minuty, w ciągu których byłem trzeźwy. I w trakcie trwania tych 2 minut odkryłem, że rodzice grzebią w moich rzeczach. Żebym ja się musiał dowiadywać od obcych ludzi, że z seminarium zrezygnowałeś. Taki dorosły jesteś? Że nie masz siły z nami porozmawiać? To przez nią, tak? Chodź tu! Przez nią zrezygnowałeś, tak? To nie wasza sprawa. Jestem dorosły i sam decyduję o sobie. To nie wasza sprawa. Jestem dorosły i sam o sobie decyduję. Mama, masz 5 zł na autobus? Jak mogłam być taka ślepa i naiwna? Darek od razu czuł, że coś jest nie tak, że Robert ma jakąś tajemnicę. Ale czegoś takiego się nie spodziewałam. A może Robert przegrał walkę i przyszedł na złą stronę mocy? Teraz czci szatana. Kto wie? W świecie paradokumentów wszystko jest możliwe. Możliwe też, że w świecie paradokumentów dacie łapkę w górę i subskrypcję. Nie, chwila, to nie jest mój kanał. Ale dobra, Adamowi też dajcie łapkę w górę i subskrypcja. Słuchajcie, to znalazłem razem z tym zdjęciem tej dziewczyny Roberta. Pewno tam pracuje. Może słuchajcie, pojadę z nią, pogadam. To chyba nie jest dobry pomysł. A to Lafirynda w salonie fryzjerskim pracuje. Ohyda. Nie znałam tej dziewczyny. Ale patrząc na jej zdjęcie, zniechęciłam się do niej. Tak kostki na wierzchu, a to Lafirynda. Darek przyjechał pod adres salonu fryzjerskiego, którego wizytówkę znalazł w pokoju syna. Przepraszam. Tak? Proszę chwilę poczekać. Tak? Wie pani co, bo ja szukam Roberta i... Nie znam żadnego Roberta. No, ale mój syn miał pani zdjęcie, ja byłem przekonany, że pani i on, to nie wiem... Elwira, wracaj, farbę trzeba spłukać. Już panu mówiłam, ja nie znam żadnego Roberta. Jestem mężatką, musiał mi pan z kimś pomylić. Ja już panu mówiłam, ja żadnego Roberta nie znam. Proszę mnie zostawić w spokoju, dobrze? Proszę mnie zostawić. Papryka. Makłowicza pan mówi. A nie, no to ja bardzo chętnie poznam. Już mi głowa pęka od tego wszystkiego. To jest kręta, czyli oszust. Powiedz mi, czego oni go w tym seminarium nauczyli? Nie mów tak. A jeżeli wszyscy kłamią, Boga nie ma, a Kościół chce tylko nasze pieniądze? Nie no, nie no, nie zapędzajmy się tak, spokojnie, spokojnie. Kto to? Jestem przerażeni nagle.
Ale jak to? Ktoś przyszedł w środku dnia do naszego domu? Szaleństwo. A tam taki smutny listonosz czeka pod drzwiami. No wpuszczą mnie państwo, papaczkę mam, no. Dzień dobry. Dzień dobry, aspirancie Wasilewski i Kaczor. Dzień dobry, o co chodzi? Czy zastaliśmy Roberta Orszakowskiego? Nie, syna nie ma w domu, a o co chodzi? A kiedy możemy go zastać? Rozumiem, że tu mieszka. Nie mam pojęcia, syn się wyprowadził do dziewczyny. Może pan podać jej adres? W sumie to nie bardzo. A co stoi na przeszkodzie? No, nie wiem, gdzie ta dziewczyna mieszka. Syn też nie podał żadnego adresu, gdzie się wyprowadza. A o co chodzi? Coś się stało? Prowadzimy dochodzenie i zbieramy informacje na temat Eryka Nosowskiego. Nie znam. Ale pana syn prawdopodobnie go zna, dlatego chcemy z nim porozmawiać. Czy rozpoznają państwo tego mężczyznę? Nie, niestety nie znamy go. Fajnie generalnie, że twórcy paradokumentów Sekrety Rodziny tym razem wykupili sobie pakiet efektów dźwiękowych, które wykorzystuje teraz. A dlaczego go szukacie? Wyszedł niedawno z więzienia, siedział za napad na Jobilera. Działał razem ze wspólnikiem, którego nie udało nam się znaleźć. Pieniędzy z napadu też nie. To w ogóle nie związane z tematem, no nie teraz, ale tak się zastanawiam, co Robert mógł ukryć w garażu rodziców? Ale spokojnie, tylko głośno myślę. Po rozmowie z policją Darek przypomniał sobie o torbie, którą pod osłoną nocy syn schował w garażu. Czego ty właściwie szukasz? I dlaczego skłamałeś policji? Kochanie, czego tutaj właściwie szukasz? Alina, kosiarki szukam, trzeba trawę ściąć! Dosłownie każdy ojciec o 4 nad ranem. Jest. Jednak nie zabrał. Co to? Wiesz co, to wtedy w nocy ukryto przed nami. Ale jak się dowiem, że jest wspólnikiem tego typa, to go normalnie wyrzucę z domu. Nie żartuję! Nie mów tak. To jest nasz syn. Musimy zawiadomić policję. Absolutnie się zgadzam. Najwyższą formą odpowiedzialności społecznej jest donoszenie na policję. Cholera. A co złodziej? Zatłukaj go normalnie. A na księdza się kurwa szykował. Boże, skąd on ma tyle pieniędzy? Skąd ma? No chyba nie z tacy. Bo ja wiem, może i z tacy. Ewentualnie z co łaska za pogrzeb. Co łaska, ale nie mniej niż 500 zł. Posłuchaj, masz tu być w tej chwili. Nie żartuję, przyjeżdżaj. To ty mnie lepiej posłuchaj. Mam swojego syna. Rozumiem. Masz coś, co należy do mnie. Tak. Mam przy sobie. Zapakuj to i wsiadę do samochodu. Zaraz powiem ci, gdzie masz jechać. A jak zadzwonisz, to policję zabiję go, rozumiesz? I ja nie żartuję. Jeździ po okolicy, czekając na telefon z informacją, gdzie mają się spotkać. Gdzie jest mój syn? Wiesz, gdzie są ogródki działkowe przy Wrzosowej? Tak. Jak dostanę to, co moje, odzyskasz syna. Chcę usłyszeć Roberta! A jaką mam pewność, że mój synek żyje? Chcę usłyszeć mojego Pawełka, dajcie go do telefonu! Tatuś, to ja, Pawełek! Łobolobodobdob! Skrrr! Okej, słyszę, że mój Pawełek żyje. Ale wiedzą panowie, jak zmieniłem zdanie, zatrzymajcie go sobie, dobra, cześć, pa. Klik. Mężczyzna jest zdenerwowany i przestraszony. Chce jak najszybciej zobaczyć syna. Gdzie jest mój syn? Czego się wydzierasz? O co ci chodziło? No... Dobrze, mów teraz. Mów, gdzie jest syn. Następnym razem rozwalę ci łeb. Robert! Robert! Nigdy nie byłem niczyim wspólnikiem. Z samego początku chodziło o Elwirę. To znaczy? Zakochałem się w niej już w liceum. Ale przecież ona od ciebie jest starsza. Ja nie mówiłem, że chodziliśmy razem do tej samej klasy. Raz tam nie zdała. Dobra partia! Właśnie przez nią poszedłem do seminarium. Co ty mówisz? Jak już w nim byłem, to moje i jej drogi z powrotem się przecięły. Kiedyś pomagałem w jakiejś tam grupie wsparcia dla kobiet po przejściach. Nie mogę przestać o tym myśleć. Czuję dokładnie to samo. Od zawsze marzyłam, żeby z tobą być.
ale obawiam się, że... Zawsze wytłumaczenie całego wątku odcinka odbywa się w ten sposób, że po prostu stawiają kolesia przed kamerą, który wszystko do kamery tłumaczy. No i wtedy postanowiłem ją porwać. To nie był dobry pomysł. Teraz będę w więzieniu siedział. O nie. A w tych nowszych odcinkach najwyraźniej nauczyli się używać flashbacków. I to jest dla mnie zawsze takie zaskoczenie, takie... Oni tak potrafią? Tutaj są! Znalazłam ich, synku! Co on ci zrobił? Skarbie mój jedyny! Taki emocjonujący moment pomiędzy synem i ojcem. Nareszcie sobie tłumaczą wszystkie problemy. Wybaczają sobie i tak dalej. Już mają się przytulić. Piękna scena. Dlaczego ty zabrałeś jego pieniądze? Przecież jemu o to chodziło, nie o żonę. Jak się wprowadziłem do niej, to zaczęliśmy od tego, że wszystkie jego rzeczy spakowaliśmy w worki na śmieci i wynieśliśmy do piwnicy. Policja ich szukała, a on je tutaj schował? Musimy to oddać. Policja poszukiwała tych tysięcy euro od lat dosłownie. Od lat! W całej Polsce! A one były w piwnicy za baniakami. Wystarczyło jeden baniak wziąć i tak odsunąć. No dobrze, a powiedz mi, wtedy jak do nas przyjechałeś, kto cię pobił? Jej mąż? Nie, poszarpałem się z jakimś kolegą Elwiry na jej osiedlu. Posprzeczaliśmy się niby z mojej winy, ale nie pamiętam, bo dużo wypiłem. Gdzie z tymi łapami gnoju? Odwal się od mojej... Robert, wyluzuj! Sam się o to prosiłeś, księciu. No i słuchaj, najśmieszniejszy moment kiedykolwiek. Naukowiec w ogórka się zamienił. Część w ogórka się... Nie. Śmieszniejszy moment był wtedy, kiedy Morty musiał sobie to takie nasiono duże tak do tyłka wsadzić. To był lepszy moment. Nie, ogórek był lepszy. Nie, nasiono było lepsze. Kilka godzin później, po badaniu lekarskim oraz przesłuchaniu na komendzie, Robert wrócił do domu. No niestety ta cała sprawa jeszcze długo będzie się ciągnęła. Bo jesteśmy w Polsce, tutaj każda sprawa sądowa długo się ciągnie. No, ale teraz masz nauczkę, żeby nie zadawać się z takimi kobietami. No, pomijając już to, że jest mężatką, to wszystko jej wina. I przez nią masz kłopoty. Mamo, my się kochamy. W dniu dzisiejszym zamierzam jej się oświadczyć i nie zrezygnuję z niej, zwłaszcza po tym, co przeszedłem. Po moim trupie, Robert! Miłość to jednak piękna rzecz. Robert umówił się z Elwirą. Od godziny czeka na nią pod blokiem. Kochanie, już po wszystkim. Co ty najlepszego palancie głupi zrobiłeś? Nie, jak mówiłem, miłość to piękna rzecz. Zakochani są wspaniali. Bo jesteśmy wolni. I biedni, ty idioto! Ale to i tak bez znaczenia, to były brudne pieniądze. Dla mnie to ma znaczenie, bo ja ich nie ukradłam, tylko je znalazłam. No i co głupi palancie, ty księdzu, ty jeden, ty kurczę. No to bierzemy te pieniądze brudne i do pralki, tak? I wychodzą czyste. Pomyśl trochę! Robert Roszkowski długo dochodził do siebie po rozstaniu z Elwirą. Mężczyzna nie wrócił do seminarium. Próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Ciekawe to było. Jak powiedział wielki filozof, poeta, wiersz narodowy, miłość to jednak piękna rzecz. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka Ciunka i Loczki na kanale Naruciak. Dzięki też Adasiu za zaproszenie. No nie, ja ci potem tam wyślę ten przelewik za tą promocję na twoim kanale, nie? To ile tam było? 25 zł? Dobra, wyślę. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek Ciunka i Loczki, to zapraszam was do subskrybowania i lajkowania kanału Naruciak, a także kanału Lakarnum. Dzięki wielkie i do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję, za jakiś czas. Może, nie wiem. Prawdopodobnie już mnie nie zaprosi.